Szanowni państwo, po latach budowania niezbędnej infrastruktury, spektakularnych inwestycji, dzisiaj dla Wrocławia przychodzi czas podporządkowania i y, uporządkowania przestrzeni Wrocławia. Na tworzenie miasta kompaktowego i zwartego, takiego, które się nie rozlewa, takiego, które nie wyklucza przez to swoich mieszkańców z życia społecznego, przez brak komunikacji zbiorowej, przez brak niezbędnej infrastruktury lokalnych centrów kulturalnych czy tych miejsc gdzie ludzie mogą spędzać wolny czas. Dlatego trzeba mieć siłę, szanowni państwo do tego, żeby zamiast dużych i spektakularnych inwestycji skupić się na tych, które budują przestrzeń bliższą ludziom. Trzeba mieć odpowiednią wrażliwość, żeby wspierać budowanie centrów aktywności lokalnej, nowych żłobków i przedszkoli. Trzeba mieć także doświadczenie ludzi bardzo twardo stąpać po ziemi po to, żeby zaproponować wrocławianom realny i racjonalny projekt walki, żeby raz na zawsze skończyć z niedobrym, złym powietrzem we Wrocławiu. Tym, który nas truje, które nas zabija. Razem, szanowni państwo, jesteśmy w stanie to zrobić. Razem to na pewno zrobimy. Trzeba mieć także zespół kompetentnych ludzi, żeby zbudować sprawną i niezadowodną Komunikację publiczną. Planując jej rozwój, trzeba robić to także z uwzględnieniem potrzeb całej dynamicznie rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej. Wrocław musi się podzielić swoim sukcesem z miejscowościami, z gminami całej aglomeracji. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ale także trzeba mieć pokorę, żeby uznać, że Wrocław nie zacznie się wraz z nową prezydenturą. Wrocław, ten, który teraz widzimy, który jest miastem sukcesu, jest Wrocławiem tworzonym przez Wrocławian, przez prezydentów Wrocławia, przez prezydenta Zdrojewskiego, przez prezydenta Huskowskiego, wreszcie przez Rafała Dudkiewicza. Jestem przekonany. Wiem o tym, że zmiana jest niezbędna, także zmiana pokoleniowa, ale wszystko to, co we Wrocławiu jest dobrze zorganizowane, dobrze funkcjonuje, należy dobrze ocenić i docenić jak choćby funkcjonowanie systemu edukacyjnego czy systemu polityki społecznej. I wreszcie, kochani państwo, trzeba mieć odwagę i tak taką odwagę, dzięki wam dzisiaj otrzymuję, żeby dostrzegać, nazywać i korygować własne błędy, by nie prowadzić polityki opartej na poczuciu własnej nieomylności. Bardzo chciałbym, żeby Urząd miejski był tym miejscem, które będzie w stanie tłumaczyć także tym inaczej myślącym, mającym inne poglądy polityczne od naszych zawiłości nowych zjawisk społecznych czy politycznych. Dlatego wielkim wyzwaniem będzie dla nas, dla mnie osobiście, przekonanie tych wszystkich także o odmiennych poglądach do naszego programu i jestem bardzo głęboko przekonany do tego, że razem jesteśmy w stanie to zrobić. <klucz> Dlatego drodzy przyjaciele, koledzy i koleżanki, wrocławianie, starajmy się być, bądźmy silni, pokorni, ale i odważni. I jeszcze taka jedna rzecz na sam koniec. Usłyszałem podczas niedawnych spotkań, że Prawdziwa kampania wyborcza, rozmowa z ludźmi zaczyna się od tego, żeby sprawić sobie wygodne buty i wyjść na ulicę i rozmawiać z ludźmi. Już od pewnego czasu razem z moimi współpracownikami robimy to bardzo konsekwentnie. Teraz dzięki mandatowi, który od państwa otrzymałem, będziemy to robić jeszcze intensywniej, jeszcze mocniej. Także przez stronę internetową wrocławprzyszłości.pl. Zapamiętajcie państwo ten adres. Zauważyliście, Szanowni Państwo, że nie proponuję łatwych rozwiązań, że nie obiecuję gładkiej drogi do sukcesu i do celu. Ale jedno, Szanowni Państwo, jedno na pewno jestem w stanie obiecać. Zrobię wszystko, abyśmy razem, podkreślam bardzo mocno słowo razem, mogli budować wielkie miasto, wielkich ludzi dla każdego. Dziękuję bardzo.